Blisko 300 sportowców i trenerów z kieleckich klubów wyróżniono podczas uroczystego podsumowania roku 2015. Staram się nie zmarnować tej szansy, by Kielce sportem rzeczywiście stały, bo to nie tylko ten ważny, ale niezwykle ważny zawodowy sport, taki jak Vive, Korona, Efektor, Bilard i tak dalej można by wymieniać, ale to całe rzesze młodych ludzi, którzy rzeczywiście stają się lepsi, bo wyrabiają sobie charakter, mają swój cel. Podczas zorganizowanej w Kieleckim Centrum Kultury ceremonii doceniono wysiłek sportowców w wielu dyscyplinach. W kickboxingu, ucznictwie, lotnictwie, piłce ręcznej, bilardzie, lekkiej atletyce, enduro, kolarstwie, strzelectwie, karate, judo, boksie, pływaniu i wielu, wielu innych. Wśród nich znaleźli się m.in. medaliści Mistrzostw Świata i Europy. Zawodnicy, którzy od lat odnoszą sukcesy na polskich i międzynarodowych arenach sportowych. Przygotowania do takich zawodów to głównie praca indywidualna z trenerem. Wiadomo, że to jest sport indywidualny, ale żeby się przygotować, musimy mieć swoich partnerów, sparring partnerów. I głównie to na tym polega, że już przed samymi startami odbywamy bardzo wiele sparingów, co później owocuje w czasie walki takim, można powiedzieć, że doświadczeniem. Miniony 2015 rok był dla mnie bardzo intensywny, jeżeli chodzi o udział w wszelkiego typu turniejach. Miałam okazję brać udział w różnorodnych turniejach, zarówno rangi europejskiej, jak i światowej. Tam miałam okazję zdobywać doświadczenie, podpatrywać tych najlepszych i myślę, że to zaprocentuje, tylko potrzebuję jeszcze trochę czasu na to, żeby to, czego się tam nauczyłam, przełożyć na trening i umieć wykorzystać w następnych turniejach, które przede mną. Wśród nagrodzonych znalazła się również liczna grupa sportowców niepełnosprawnych. Podczas gali rozstrzygnięto także klasyfikację klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się zespół Vive Tauronu Kielce. Podsumowanie roku sportowego 2015 uświetniły występy wokalistów i tancerzy z Domu Kultury Zameczek oraz zespołu akrobatyki sportowej Piramida z Kielc, zwycięzcy pierwszej edycji Talentu Świętokrzyskiego.